Popełnij poważny błąd w sztuce lekarskiej. Często słyszę, że jestem niezłą sztuką. Oślep kogoś widokiem kociego zadka. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A dzisiaj dwa dodatki do eksplodujących kotków, a mianowicie szczekające kotki oraz frywolne kotki. Frywolne są drugim dodatkiem, natomiast szczekające trzecim. Oba miały premierę w ten sam dzień. Jak widzicie, szczekające są w takim troszeczkę większym pudełku, nawet większym niż podstawka, natomiast frywolne to taki boosterek do Magicka. Jeżeli nie znacie zasad tej gry, to w opisie podrzucam linka, gdzie po kilku minutach już będziecie mogli zasiąść do rozgrywki, a do tego jeszcze linka, gdzie omawiam eksplodujące kotki. W sumie nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. A zaczniemy chronologicznie od drugiego dodatku, czyli frywolnych kotków. A mamy tutaj 15 dodatkowych kart. Jedyne co dostajemy z tyłu to informacja o tym, że nie jest to samodzielna gra i do rozgrywki konieczna jest podstawowa wersja gry Eksplodujące kotki. Pierwsze co mamy instrukcję, od razu powiem, że temu otwarciu nie towarzyszyły emocje jak przy otwieraniu boostera do Magic the Gathering. Instrukcja składa się z 9 podpunktów. Jak widać, możemy również grać z poprzednim dodatkiem, czyli implodującymi kotkami. Oraz jest też wersja turbo. No i klasyczny dla tej gry humor. Z tyłu opisane wszystkie potrzebne hasła. Jest i eksplodujący kotek. Jak widać, sprawia bardzo wiele problemów. Frywolny kotek, rozprosz eksplodującego kotka swoimi puchatymi wdziękami. Dopóki masz tę kartę na ręce, możesz dobrać i zachować w sekrecie eksplodującego kotka bez wybuchania. No jak widać, frywolny kotek jest dość potężny. Bomba kotomowa, gdy kocie harce kończą się hukiem. Wyjmij karty eksplodujących kotków z talii, potasuj talię, połóż wszystkie karty eksplodujących kotków na wierzchu talii awersami do dołu. Twoja tura się kończy, gdy zagrasz tę kartę. Pomiń, zostań królikiem doświadczalnym w eksperymencie naukowym swojego kotka. Zakończ turę bez dobierania karty, jeśli masz rozegrać kilka tur, natychmiast je zakończ. Przyjazd śmieciarki, zaszalej na pierwszej randce i wykąp się na golasa w stercie śmieci. Każdy gracz, w tym osoba, która zagrała tę kartę, musi wybrać jedną kartę i wtasować ją do talii. Obsikaj, coś twojego należy teraz do mnie. Typowe kocie zachowanie. Wylosuj jedną kartę z ręki wybranego gracza. Gracz musi trzymać ją awersem na zewnątrz, dopóki nie zostanie zagrana albo skradziona. Mamy takie trzy karty. Do góry nogami. Popełnij poważny błąd w sztuce lekarskiej. Nareszcie potrafię stawać na głowie. Zamień górną i dolną połowę talii miejscami. Również trzy karty. Zmień przyszłość. Nikola Tesla objawia się w ciele gołębia i uczy cię paru sztuczek. Dyskretnie podłóż i ułóż w dowolnej kolejności 5 wierzchnich kart talii. Co kryje przyszłość? Ktoż to świnka z wabikiem? Dyskretnie obejrzyj 5 wierzchnich kart stali. Klątwa kociej dupki. Oślep kogoś widokiem kociego zadka. Oślep wybranego gracza. Musi potasować karty z ręki i położyć je zakryte na stole, dopóki nie dobierze karty. I to już wszystkie karty z frywolnych kotków, ale klątwa kociej dupki rozbawiła mnie najbardziej. Przechodzimy do szczekających kotków. Tak oto wygląda wieko. Hał, hał, hał. Zawiera niezwykle twarzową kocią koronę mocy. Szczekające kotki to trzeci dodatek do gry Eksplodujące kotki. Także wszystko już macie omówione na kanale. W pudełku znajdziesz 20 zmieniających rozgrywkę kart z nowymi mocarnymi efektami. Śmieszkowe ilustracje, które wykonał nagradzany rysownik The Oatmeal. Koronę mocy zapewniającą ochronę przed kradzieżą kart. Zobaczymy, jak bardzo będą śmieszkowe. No tak, większość pudełka zajmuje korona, którą zobaczymy na końcu. Jest instrukcja, która również posiada 9 podpunktów. Jak korzystać z kociej korony, również wersja turbo. Oraz jak poprzednio opisane wszystkie efekty. To pudełko to taki trochę przerost formy nad treścią, ale w sumie może dobrze, będę teraz tutaj trzymał wszystkie poprzednie dodatki wraz z grą podstawową. Oczywiście wypraska musi wylecieć. Zajmijmy się kartami. Wieża mocy, włóż koronę mocy i wrzuć do niej karty, które skrywa. Jeśli gracz chce ci ukraść kartę, wyciąga losową kartę z korony mocy. No fajnie, ciekawa mechanika.
zmień przyszłość. I w końcu zrób sobie tę wymarzoną trwałą. Zakręć je porządnie, Pierre. Mogą być sprężynki. Podejrzyj i ułóż w dowolnej kolejności trzy wierzchnie karty stali. Możesz użyć tej karty w dowolnym momencie. Ta sama karta z inną ilustracją. Tym razem mamy tutaj kozła. Czas zdywersyfikować twój portfel. Idźmy w pszenicę, inwestuj zboża. Atak osobisty. Posłuchaj przechwałek pyskatych pstrągów. Często słyszę, że jestem niezłą sztuką. Moje buty są więcej warte niż twoje życie. Klaps, klaps, klaps. Zaatakuj samego siebie i zagraj trzy tury z rzędu. Jest jej tytułowy szczekający kotek. Hał, hał, hał. Jestem dobrym pieskiem. Połóż tę kartę awersem do góry przed sobą. Jeśli inny gracz ma szczekającego kotka, musi zagrać kartę rozbrojenia albo eksploduje. W przeciwnym razie zostaw kartę szczekającego kotka przed sobą. Podobają mi się te nowe karty. Od razu je dodam do swoich rozgrywek. Przepowiedz przyszłość. Wyślij leniwca na zwiady. Przesyłka opuściła budynek. Powtarzam, przesyłka opuściła budynek jakieś 3 godziny temu. Podejrzyj i ułóż w dowolnej kolejności 3 wierzchnie karty talii. Następnie pokaż je graczowi po lewej. Smagają mnie dreszcze i wołam o jeszcze. W kościach czuję, że ciemność króluje. Struś na mikrofonie. Atak osobisty. Jesteś wielką, szkaradną torbą trocin i guzik nie obchodzą twoje dyndające balony. Zwróć te wszystkie kredki, które zjadłeś za dzieciaka. Hał, hał, trzymaj się z dala od mojego podwórka, albo zaszczekam cię na śmierć. Biorę to. Wezwij mewę, która kradnie co popadnie. Wychowam jak swoje. Wezwij kleptokota. Nie żebym się czepiał, ale czy to moje kąpielówki? Nie, te są moje. Wezwij wampi mopsa. Chyba wcześniej nie opisałem, co robią te karty. Czyli biorę to sprawia, że możemy położyć tę kartę przed innym graczem, aby ukraść ostatnio wyciągniętą przez niego kartę stali. Karta pomiń, przejedź się na grzbiecie Kongiego. Zakończ turę bez dobierania karty. Jeśli masz rozegrać kilka tur, natychmiast je zakończ. Zakop, sprzątnij kuwetę pod czujnym okiem swojego kota. Tak jest, zbieraj moje odchody, szmato. No bezpośredni ten koteł. Zakończ turę w tajemnicy, umieść ostatnio wyciągniętą kartę z powrotem do talii. Ukryj swoje uczucia naprawdę głęboko. Jeszcze mamy zrzutkę. Opowiedz o swoim uzależnieniu od koci miętki. Cześć, jestem Puszek i jestem uzależniony. Zaczynając od ciebie, a następnie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, każdy z graczy odkłada jedną zakrytą kartę z ręki na stos kart odrzuconych. I ostatnia karta, również zrzutka, zrób wieżę z psów do samego nieba. I to już wszystkie karty. Zobaczmy jeszcze koronę. Jest dość spora i wydaje się wytrzymała. A całość łączymy ze sobą na rzepy. Jest wszystko to, czego się spodziewałem. Ten sam typ humoru, co w podstawowej wersji gry. Kart tak jakby jest troszeczkę mało, ale to pewnie też dlatego, żeby rozgrywka za bardzo się nie rozmyła. Niektóre karty są naprawdę zabawne, no i fajnie, że są dodane nowe mechaniki. Jeżeli lubicie eksplodujące kotki, to na pewno przyda wam się takie urozmaicenie. I to już wszystko, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści koteł. Zachęcam również do zostawienia polubienia, subskrypcji oraz rozważenia dołączenia do grona wspierających. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.